Pan Krzysztof pyta, jak zrobić pole tekstowe, które się kilka razy powtarza w całym dokumencie. Zawiera to samo. Innymi słowy, jest pewna treść w obrębie obszernego dokumentu, która się w nim kilka razy powtarza, a ja bym ją chciał edytować tylko w jednym miejscu i mieć pewność, że w pozostałych jest już zaktualizowana. Na przykład ten sam tekst na początku każdego rozdziału książki, autor, adres itp. Nadmienię, że rozwiązanie z zewnętrznymi bazami danych mnie nie satysfakcjonuje. Ciekawe pytanie, ciekawe warunki. Zobaczmy, co da się z tym zrobić. Znalazłem dwa rozwiązania. Jedno w miarę proste, ale niezbyt eleganckie. Drugie eleganckie, ale nie jest takie proste. Zaczynamy od tego prostego. Mamy dokument. Ten tekst ma się synchronizować w innych miejscach. Tu jest nasz obszerny dokument. Zaznaczamy tekst, który ma się synchronizować od początku aż do kropki. Prawy przycisk, kopiuj. I teraz gdzieś tu dalej. Chcemy, żeby się pojawił, czyli klikamy prawym przyciskiem myszki, wybieramy wklej specjalnie, wybieramy więcej opcji i zaznaczamy Dynamic Data Exchange. OK. No już. Teraz, jeśli coś dodam, to pojawi się to na dole. Ten tekst na dole odziedziczył formatowanie po tym lorem ipsum, czyli ma inny krój czcionki, inny rozmiar. Chcielibyśmy to zmienić. Chcielibyśmy, żeby to było czarne i żeby miało rozmiar, powiedzmy, 12. Ten ma rozmiar 19,5. No dobrze. To, żeby było 19,5. I żeby to była czcionka Ubuntu. OK. Teraz wyglądają identycznie. Gdybym za tym tekstem z jakiegoś powodu chciał wkleić jeszcze raz ten sam tekst, czyli kopiuj, wklej specjalnie więcej opcji, Dynamic Data Exchange. OK. To jeśli zmienię coś w tym górnym, kolejna zmiana. No OK. Wszystko się zmienia. Jedyny problem pojawia się, jeśli w tekście wstawię Enter, to w tych kopiach pojawi się znak łamania linii. Także nie można w tym tekście głównym wstawiać Entera, bo dalej robi się bałagan. I jeśli wprowadzamy jakieś zmiany, trzeba je wprowadzać w polu wyznaczonym przez już istniejące znaki, już istniejące litery. Gdybym coś chciał dodać za tym tekstem, nic się nie pojawi. Teraz trzeba pamiętać, gdzie on się zaczyna, gdzie się kończy, jeśli tekstu jest dużo, który fragment działa, że tak powiem. Trzeba wejść do środka tej treści, odsunąć sobie ostatni znak. To się pojawi. To się pojawiło. I na początku też nie mogę przed pierwszą literą niczego wstawiać, tylko to jest początek. Tutaj brakujące te sobie wstawię, a to, te, które jest na początku, usunę. I jest kopia. No OK. Czyli kopię można każdą osobno wystroić tak, jak nam się podoba. I nadal będą zachowywały treść.
zachowają treść. Ok, wszędzie jest treść, na końcu wszystko się uzupełniło, ale jest to średnio eleganckie. Teraz spróbujemy to zrobić bardziej elegancko, bardziej pro. Potrzebujemy dwa osobne pliki. Pierwszy plik, w którym jest nasz dokument, nasza treść, nasze ważne rzeczy, jest tego dużo. I zapiszemy go sobie. Plik zapisz jako dokument główny. Bum. I drugi, nowy, wstawiana treść. Teraz zmienimy ją sobie, żeby się odróżniała. I zapiszemy plik. Zapisz jako wstawiana treść. Zapisz. OK. I teraz oba te pliki, oba te dokumenty mają postać pliku. Jeden i drugi. Dokument główny istnieje jako plik i wstawiana treść istnieje jako plik. To jest nasz dokument główny i chcemy, żeby w środku się pojawiło to, co chcemy wstawić. To chwytamy plik ze wstawianą treścią i wrzucamy go tutaj, robimy wstaw i jest wstawiana treść. Tu zrobimy sobie większy odstęp. I tą wstawianą treść też tu sobie wstawimy. I gdzieś tutaj na końcu wstaw. I teraz każda kopia tej wstawianej treści będzie zawsze wyglądała tak samo i zawsze będzie wyglądała tak, jak w tym dokumencie tutaj sobie stworzymy to. Czyli zrobię to, żeby było czerwone i zapiszę plik zapisz. Pęd zmieniliśmy, to jeszcze sobie poprawimy, żeby był odstęp, żeby to było lepiej widoczne. Okay. Trzeba go zapisać i załadować ponownie. I teraz on załaduje sobie tą treść już na czerwono. Teraz tą treść powiększymy, damy podkreślenie na żółto i zapiszemy tutaj plik załaduj ponownie, bo tamta treść się zmieniła, tak? Jest. Na pierwszy rzut oka może to nie wyglądać zbyt atrakcyjnie, bo trzeba mieć dwa pliki, ale ma to swoje plusy. Szukając odpowiedzi i przeglądając materiały, znalazłem na kilku stronach pytanie dotyczące ulotek, takich wydzieranych ulotek, które czasem można znaleźć na słupach. Żeby je właśnie stworzyć na kartce A4 i żeby można było wstawiać sobie tekst, najlepiej w ramce, żeby właśnie go można było w ten ciekawy sposób zmieniać, że w jednym miejscu zmieniamy i w innych miejscach ta zmiana się powiela. Czyli tutaj mamy ogłoszenie jakiejś ulotki. Niżej chcielibyśmy sobie na przykład wstawić ramkę. OK. I żeby ta rameczka miała postać takiego wydzieranego paska. I żeby on się powielał i żeby w każdej była ta sama treść, ale żeby można było ją łatwo zmienić. Takie wymagania. Czyli ten plik zapiszemy sobie, zapisz jako ulotka. A wcześniej stworzyłem sobie osobny plik pod tytułem wydzierka, czyli to, co będziemy wydzierać. Więc on już sobie istnieje, tą ramkę sobie już ustawiłem i tekst sformatowałem tak, żeby był pionowo umieszczony.
I teraz go sobie chwytam, wstawiam do rameczki. Wstaw. Już jest. To pod spodem zrobimy, żeby krawędzie były niewidoczne i one nam się nie wydrukują. I potrzebna jest ta ramka pod spodem tylko po to, żeby móc całość zakotwiczyć na kartce, na stronie, żeby móc to sobie przesuwać. Ona będzie niewidoczna w druku i nie ma większego znaczenia. Widoczne będzie tylko to, co wstawiliśmy sobie z tego pliku. Tylko to. Jeśli tu coś zmienimy, jeśli zmienimy numer telefonu, żeby był na przykład zielony, zrobimy plik zapisz, to tutaj plik zapisz i plik załaduj ponownie, tak, załadował ponownie już z zieloną wersją. I teraz możemy tą pod spodem ramkę zrobić Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-V i przesunąć sobie tu i wkleić ją jeszcze raz i przesunąć tu i tak dalej. No właśnie, teraz ją sobie zapiszemy, zapisz i to jest wersja, w której jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć numerów do wydarcia, ale chcielibyśmy tu coś zmienić, więc zmieniamy to w tym pliku, powiększamy numer telefonu, żeby był lepiej widoczny i żeby się bardziej rzucał w oczy i robimy zapisz. Tutaj robimy plik, załaduj ponownie, ok. Już się załadował w nowej wersji. Linki do tych plików będą w opisie pod filmem. Także jeśli ktoś będzie ich szukał, to można sobie tam znaleźć. Na koniec, sam LibreOffice ma plik nowy. Mamy dokument tekstowy, arkusz kalkulacyjny, prezentacja i tak dalej, i tak dalej. A my mamy coś, co się nazywa dokument główny. I to jest specjalnie przeznaczony dokument do tego, żeby wkładać jakby do niego, żeby sklejać go z różnych plików. Specjalny format, do tego przeznaczony. I teraz jeśli sobie tu z dokumentów wezmę naszą ulotkę, wstawimy ją gdzieś niżej, bo tutaj już nam się nie zmieści. I po prostu ją tu sobie wstawię. Wstaw. OK. No, nie weszła nam na kartkę. Ale jeśli sobie przesuniemy na dół. No jest. To jest specjalnie plik. Zapisz jako dokument. Główny typu dokument główny. I on się zapisuje w formacie ODM. A znalazłem takie coś na stronie z rozszerzeniami do LibreOffice. Dość wiekowy, ale interesujący master dokument składający się z wielu pomniejszych dokumentów. I to wygląda mniej więcej tak. Jest dokument główny, a koło niego są poszczególne części tego dokumentu i każda z nich ma w środku kilka osobnych plików. Jest to dość skomplikowane, ale efekt, czy załadować wszystkie treści, jest taki, że mamy dokument ze znakami wodnymi, stopkami, nagłówkami, przygotowany do zszywania, do wydruku dwustronnego, gdzie będzie składany w formie książki. Tutaj właśnie są te stopki w tych ramkach. I tutaj, gdy zacząłem coś zmieniać, zauważyłem, że we wszystkich się to zmienia. U góry pisze, na dole się przesuwa. Różnego rodzaju dodatkowe upiększenia, formatowania, wszystko wygląda bardzo pięknie i bardzo profesjonalnie. Innymi słowy, LibreOffice kryje w sobie potężną moc i ma specjalny format pliku,
specjalnie przeznaczony właśnie do tego, żeby pojawiały się w nim pola, które się powtarzają, automatycznie numerują i tak dalej, do tworzenia dużych treści. Ale to tylko taka uwaga na boku. Mam nadzieję, że udało mi się rozwiązać problem ze wstawianiem i synchronizowaniem treści w wielu miejscach. Jeśli masz jakiś problem, jakieś pytanie, to napisz w komentarzu pod filmem, może uda mi się znaleźć odpowiedź. I to tyle na tą chwilę.